It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by Siema, siemanko. Dzisiaj się bawimy garażowo. Wcześniej, jak widać, już zdemontowałem osłonkę i łańcuch czyściłem. I będziemy wymieniali olej. Żeby wymienić olej, zdemontowałem sobie błotnik, czy jak to tam się nazywa. Tu mamy główny zawór spustowy oleju. I z drugiej strony już pokazuję. Tutaj będzie filterek. Także no co? Będziemy się bawili. A dzisiaj będę miał pomoc, która będzie mnie kamerowała. Także zabawę czas zacząć. Przede wszystkim wszystko robimy na chłodnym silniku. O! Puściło. O, mocno trzyma jeszcze. No dobra. I czarna mazi. O, jeszcze nie taka czarna. Gdzieś tam przezroczysta. Ale przynajmniej, no nie do końca przynajmniej, bo widzę, że z drugiej strony próbuje dojść. No, trochę niestety na wydech kapnie, no nie unikniemy. Mam nadzieję, że wyjdzie on wystarczy. Mam nadzieję, że już takie, ostatni, to dobrze. Będzie to godzina 30. Czas się uważa, stanę. Ma się dokładnie? No to jest filtr, nie widzę tego. No nie widzę tego właśnie, bo jest pani głowy. Jego się nie przeczycimy. Dobra, to się uczę, całe. No, ostatni. Ale przynajmniej pojemniczek starczył. Teraz broń Boże silnika nie odpalać, bo oleju w środku nie ma. Kochanie, podałbyś mi. Połóż tą kamerę tam na dole, gdzieś tu czy coś, co podwinę. Dobra. O, i się znowu zżygało. Teraz możemy spojrzeć tutaj na to. Jakoś super dużo opiłków nie ma, także bardzo dobrze. To mnie cieszy. To sobie położymy tutaj. O, tylko ociupinki takie malutkie. To bajera. Bajera, to się przeczyści. Przy udeczku też się wyczyści. Także widać, że silniczek był dobrze dotarty. Będą z niego ludzie. Już przestajesz kapać? Przestajesz w końcu. Ale ja to tu jeszcze w razie co położę. I z tej strony mamy filterek oleju. Jeszcze podstawię baniaczek. Fuf! Pylica w tym garażu, ja nie wiem. I tu jest filterek oleju. A wlew do olej mamy tutaj. Także do tego jest niepotrzebny pseudolejek. No, wykręcając, jak już sobie podstawicie jakiś zbiorniczek, to uważajcie, żeby wam śruba nie wpadła. Bo będziecie nurkować.
Trzymasz się? Trzymasz się. Już się bałem, że się nie trzymasz. O! Jeszcze się zżygałem. Widzicie brzydala? Jaki zachłanny. Bez pośpiechu, delikatnie. O, i puściło lekko. Niektórzy robią w tym dziurę śrubokrętem i śrubokrętem wyciągają, ale ja się bawię w ten sposób. Teraz pozostaje jedynie podoczyszczać. A teraz mała zagwozdka i ciekawostka. Jest to Bajaj Dominar 400, nie? Żeby było śmiesznie. Hindus. A ściągając osłonkę Bajaja od filtra, mamy napisane KTM. Haha. Jest to silnik z KTM 390. Odkręcimy. O. I jak widać na mierniku poziomu oleju jest pusto. I co, jak wszystko wyczyścimy, pozakręcamy, będziemy lali, wchodzi około 1,5 litra do momentu, aż będzie ładnie zapełnione. Dobra. Wkładamy wtedy tą siateczkę. No i zakręcamy. Powinno trzymać. I wtedy z drugiej strony montujemy filtrek. Z tego co słyszałem, jest na zatrzask. Także. O. To sobie później poprzecieram, jak będę czyścił motorek. Filterek Hiflo Filtro HF155. O, cyk, weszło i po wejściu napis jest, dobra, napis jest w tą, przytykamy, o, weszła uszczelka i pozostało nam wkręcić śrubki, nie? Dobrze. Trzyma. Jeszcze sobie tylko przetrę. Normalnie po przetarciu z tym olejem to wygląda jak fufelnówka. Na zewnątrz. O! Normalnie nowy Bajaj. I teraz trzeba będzie do naszego zbiorniczka. Zobaczmy.
Napełnia się trochę. Tak? Już się napełnia? Tak mini na dole jakby ruszyło coś. Dobra, napełnia się, także ładnie. Jeszcze trochę. Jeszcze troszkę dolejemy. Czyli akurat można powiedzieć, że odlałem pół litra. Czyli mamy na przedziałce u góry jest olej, no i bajera. Staje tylko zakręcić kurek. To wypadałoby odpalić silnik, niech pochodzi. Zobaczyć wtedy po pochodzeniu przez 5-10 minut, czy tutaj poziom oleju nie spadnie. Motorek chodził powiedzmy tylko ledwo nawet minutę czy dwie. A zobaczcie. Zeszło prawie do minimum. Także trzeba dolać. Także najważniejsza zasada. Nie, że wlejecie i jedziecie. Tylko trzeba wlać. I sprawdzać, nie? A to nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało. Także dolewamy jeszcze troszkę. Po dolaniu kolejnej dawki znowu zakręcamy koreczek. I odpalamy brzydala. Ja, ty zabiera mu jak szalony, ty. A po wyłączeniu zwraca. Dobra, to jeszcze trochę dolejemy. Dobra. I jeszcze raz. No to pozostało mi tylko przykręcić owiewkę dolną i wymiana oleju zakończona. Także dzięki za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w jakichkolwiek filmikach później. No, przy okazji jeszcze zacząłem wyciągać, wymieniać świece, chociaż te boczne. Także po wyciągnięciu pierwszej porównanie. Troszkę no już zużyta, nie? Także mamy świecę z jednej strony, z drugiej strony i trzecią, do której będę się dobierał później od góry. Będę musiał całość ściągać. Taki gratisik.